Cześć! Zapraszam Cię na dodatkowy odcinek Teatr Tutorial, w którym odpowiem na najczęściej pojawiające się pytania. Iha! Jeszcze raz. Nie, jeszcze raz. Busik jedzie. Jeszcze raz, dobra? Teatr improwizowany. Teatr improwizowany. Akcja. Zależy, z której perspektywy na to spojrzymy. Ja od dawna zastanawiam się, czy praca aktora w teatrze to jest bardziej praca intelektualna, emocjonalna, czy raczej fizyczna. Czasem trzeba poświęcić naprawdę dużo czasu i energii w naukę nowych umiejętności, na przykład nauczenie się obcego języka, akcentu, grę na instrumencie, z którym nigdy nie mieliśmy nic do czynienia, albo na nauczenie się nowych choreografii, czy figur akrobatycznych, gimnastycznych. My jako aktorzy nie wybieramy sobie ról czy przedstawień, w których gramy, więc niekoniecznie wykonujemy też czynności, czy gramy w spektaklach, które nam się podobają. I wtedy praca w teatrze może być naprawdę ciężka, ale jest to zawód jak każdy inny, więc jeżeli podchodzimy do niego z pasją i zaangażowaniem, to każdy dzień spędzony w pracy może być lekki i przyjemny. Scenografię w teatrze tworzy zazwyczaj pracownia plastyczna. Jeżeli zamówienia są większe, na przykład na rusztowania, ściany, meble czy podłogi, wtedy zleca się je zewnętrznym firmom. Na początku prób do danego przedstawienia do teatru przychodzi scenograf i przynosi swoje projekty. Oczywiście na nie jest przeznaczony określony budżet, więc czasami te projekty zmieniają się w trakcie, a scenografia powstaje w trakcie 2 miesięcy prób do danego przedstawienia. My jako aktorzy często korzystamy z zamienników, na przykład mebli w trakcie prób, bo oryginały pojawiają się najczęściej w tygodniu przed premierą, no i wtedy dopiero zaczyna się zabawa. Projekty charakteryzacji, makijaże, fryzury, peruki przedstawia kostiumograf lub scenograf. Ich realizacją zajmują się aktorzy, jeżeli jest to makijaż naturalny i codzienny. Natomiast jeżeli jest bardziej skomplikowany, to malowaniem aktorów zajmują się przed spektaklem charakteryzatorki lub zewnętrzna firma zatrudniona przez teatr. Zazwyczaj aktorzy muszą pojawić się w teatrze około 45 minut przed przedstawieniem, natomiast jeżeli charakteryzacja, fryzury są bardziej skomplikowane, zdarza się, że muszą się pojawić w teatrze nawet 1,5 czy 2 godziny przed spektaklem. Do ról w spektaklach czasami są organizowane przesłuchania lub castingi. Wtedy reżyserzy danego przedstawienia czy dyrektorzy teatru po zapoznaniu się z umiejętnościami artystów i ich temperamentem obsadzają ich w konkretnych rolach. Jednak najczęściej teatry posiadają własny zespół artystyczny, w którym dane osoby specjalizują się w graniu określonych ról. Jest to tak zwane amplua. Czyli na przykład młode dziewczyny mogą grać najczęściej role naiwnych, piękne kobiety wcielają się w role amantek lub femme fatale. Są również role bardziej temperamentne, bardziej charakterystyczne, jest tego naprawdę bardzo dużo, ale bardzo często można zobaczyć danego aktora przedstawiającego bardzo podobne postaci. Na szczęście już się od tego odchodzi i aktorzy są obsadzani przeciwko swoim warunkom. Na przykład młodzi aktorzy mogą grać postaci starsze, albo na przykład mężczyźni mogą nawet przebierać się za kobiety. Wszystko to zależy od interpretacji. Raczej nie praktykuje się w teatrze takich zwyczajów i nie zaprasza się osób z zewnątrz na próby. Jest to dosyć intymny proces. Ponadto zgodę na to musiałby wyrazić dyrektor teatru oraz cały zespół aktorski biorący udział w przedstawieniu. Ja natomiast mam taki pomysł, aby kontynuować przygodę Teatru Tutorial i zrealizować taki odcinek czy film dokumentalny na temat powstawania spektaklu. Nie wiem, co Ty na to. Aktorzy teatralni i teatry proponują często dzieciom, młodzieży czy ich wychowawcom warsztaty teatralne. Ostatnio nawet się zdarzyło, że prowadziliśmy warsztaty w ramach programu Teatr w sieci z inicjatywy Samorządu Województwa Podkarpackiego i Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Także wystarczy tylko obserwować profile,
w mediach społecznościowych danych osób czy instytucji i znaleźć projekt dla siebie. Hokus pokus, czary i magia. Nie, ja nie wiem, co ja mam odpowiedzieć na to pytanie.